Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce. Okazuje się, że chętnie z niej korzystamy i dzielimy się z policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Jest to innowacyjne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa została uruchomiona przez policję we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Ma ona służyć zarówno funkcjonariuszom, jak i obywatelom. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest stosunkowo nowym narzędziem, gdyż funkcjonuje dopiero od kilkunastu miesięcy. Dokładnie tutaj na terenie naszego powiatu działa od września ubiegłego roku. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest to aplikacja, która jest bardzo łatwa w obsłudze. Możemy nawet powiedzieć, że ta obsługa jest taka intuicyjna. Aby z niej skorzystać, wystarczy mieć połączenie internetowe. Wchodzimy w odpowiednią zakładkę, gdzie wyświetli się nam mapa kraju. I tam już w bardzo prosty sposób, tak wspomniałem, szybki, możemy nanieść zagrożenie, niebezpieczeństwo, które występuje na przykład w okolicach miejsca naszego zamieszkania. Wybieramy tam miejsce i spośród dostępnych kategorii zagrożeń nanosimy to właściwe, o które byśmy chcieli powiadomić policję, gdyż tak naprawdę to narzędzie właśnie do tego zostało stworzone, aby ułatwić tą komunikację między policją a społeczeństwem. Przekazanie informacji o zagrożeniu zajmuje tylko kilka chwil. Zgłoszenie trafia do policjantów. Zebrane informacje pozwalają na lepsze rozmieszczenie służb, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zdajemy sobie sprawę też, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, że takie narzędzie istnieje, dlatego też staramy się ciągle o nim przypominać, czy to poprzez uczestnictwo na różnego rodzaju piknikach, imprezach plenerowych, sportowych. Zawsze omawiamy, jak działa, do czego służy. Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa w powiecie ropczycko-sędziszowskim zgłoszono 249 przypadków, 74 dotyczyło gminy Sędziszów Małopolski. W przeważającej większości te zgłoszenia dotyczą łamania przepisów ruchu drogowego. 23 dotyczyły nieprzestrzegania prędkości, 13 niewłaściwego parkowania. Część zgłoszeń dotyczy też infrastruktury drogowej. I tak 11 dotyczyło właśnie tego, 5 dotyczyło niewłaściwego oznaczenia dróg i 9 było związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Pozostałe zgłoszenia były już to takie jednostkowe, na przykład gromadzenie się młodzieży. Funkcjonariusze policji starają się bardzo sumiennie i skrupulatnie reagować na wszystkie zgłoszenia. Weryfikacja odbywa się nawet kilka razy jednego zagrożenia, bo na przykład jeżeli mamy spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, my nie zawsze możemy kogoś tam napotkać. W tym celu właśnie idziemy tam kilka razy. No jeżeli to zgłoszenie jest potwierdzone, to oczywiście wyciąga się odpowiednie środki prawne w stosunku do sprawców takiego zdarzenia. Jeżeli nie, to my zaznaczamy, że jest niepotwierdzone. Niemniej jednak nadal pozostaje to w zainteresowaniu, gdyż wysyłane są tam patrole, co z pewnością działa prewencyjnie i niweluje występowanie takich zagrożeń. Okazuje się, że taki rodzaj współdziałania przynosi pożądane efekty. Pamiętajmy jednak, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Nie jest to również urządzenie do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.